Z tej strony Elin, witam Was w trzeciej części z Dude. I cóż, no w tej części odkryjemy sobie dokładniej Kaltersów, wbijemy poziom 17, a także kupimy Fjorda. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć co i jak, to oczywiście zapraszam Was do tej części. Właśnie odkryłam, że nowa opcja ustawienie koni nie działa z ukrywaniem interfejsu. No cóż, troszeczkę czasu minęło, ja jestem troszeczkę zdrowsza, aczkolwiek jeszcze mnie kaszelek męczy. Dla ciekawskich, fiord stoi tam i już go stąd widać, więc niektórzy będą wiedzieli, co to za fiord, a ci, którzy nie będą wiedzieli, to proszę bardzo. Akurat teraz muszą jechać, no cóż. To proszę bardzo, zapraszam do oglądania, jaką miałam zagwozdkę przy fiordach, którego fiorda chciałam kupić, którego nie chciałam, a którego jednak kupiłam. To oczywiście zapraszam Was na filmik. No i cóż, mam nadzieję, że Wam się będzie podobało i już teraz będziemy nagrywać bardziej filmy na bieżąco, a nie jakieś takie historyczne, że tak powiem. Więc cóż, mam nadzieję, że będzie się podobało, trzymajcie się i cóż, miłego oglądania życzę. Okej, jesteśmy już u Nika, więc zobaczmy, co ma ciekawego do powiedzenia. Znalazłaś lodowy portal? Epickie odkrycie! Znalazłaś bramę do tajemniczego kraju sekretnego lodu? Tak, mamy nowy level. Mamy 17 poziom, słuchajcie. Ten dźwięk jest przepiękny. Turutu, turutu. Tylko tak cicho go było słychać. I mamy mnóstwo questów. To już było, to już było, to już było, to już było. To może jest właśnie unika. Nie, to jest. Aha, to jest konik. To jest fob i to jest legendarny. Dobra, legenda lodowego portalu. I to sobie jeszcze zrobimy. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy. Póki mamy questy od Nika, to będziemy je robić po prostu. Nie oszukujmy się. Mamy 17 poziom, słuchajcie. Mamy 17 poziom. 47 005. 17 poziom ma Lilka. Ja cię nie mogę, a jest tak daleko z questami. Spoko, damy radę. Damy radę. Okej, mamy już pięknie ładnie reputację. Ślicznie. Super. Lud, który zamieszkuje ziemię za lodowym portalem, nazywany jest Kaltersami i niewiele o nich wiemy. Czytałem raporty i legendy z ekspedycji sprzed ponad 100 lat wstecz i mówią one o tajemniczym ludzie, który jest nieśmiały i żyje zamknięty w górach. Znaleźć można wiele teorii na temat ich unikalnej kultury. Te stare raporty z ekspedycji mówią, że czasem pojawiali się oni w dolinie, aby zebrać rzeczy z okolicy. Posiadają też najwyraźniej jakieś konie, na których podróżują, a które ktoś widział. Zagłębię się w moje książki i sprawdzę, czy mogę znaleźć więcej informacji o tych tajemniczych ludziach. Poczekasz chwilkę? Poczekam, tylko bardzo krótko, proszę. Tylko bardzo krótko, proszę. Okej, mamy to. Dobrze, skoro wiem więcej o Kaltersach, mogę podzielić się wiedzą z Tobą. Może to zająć się małą godzinkę. Spoko, o Kaltersach zawsze. W sumie czemu nie? Okej, mamy dalej quest, więc dalej ciśniemy, dalej ciśniemy. Myślę, że może być warte sprawdzenia lodowego portalu. Poszukaj śladów i znaków, które były ostatnio użyte. Musi być możliwe zebranie większej ilości informacji z tej strony. Być może będzie nawet szansa na znalezienie, jeśli Kaltersi nadal tam są. Niemożliwe jest, aby nie zostawiali ze sobą żadnych śladów. Okej, więc ciśniemy sobie do Kaltersów. Ciśniemy do Kaltersów. No i co? No i będziemy słuchać. Fajnie, że Lilka akurat Kaltersów odkrywa wtedy, kiedy jest 17 poziom, a nie jakiś tam 15 czy tam 14 nawet. Oj, koleżanko, znowu nie tędy. Znowu za daleko pojechałam. No, Lilka jest z tyłu mocno, ale nie jest źle. Myślę, że zrobimy sobie niedługo też po prostu tydzień ze sesją i Lilkę pociśniemy mocniej. Lilka też jest daleko do tyłu, ponieważ nie oszukujmy się, ja nią wykonywałam wszystkie, oczywiście poza tamtym rokiem niestety, poza tamtym latem i tak dalej, wszystkie okoliczne
okoliczności, tak chciałam powiedzieć, dobrze? Okoliczności, jakieś takie, wiecie, aktualizacje, które były no, tymczasowe. Więc Lilka jest daleko, daleko do przodu, słuchajcie, z poziomami. Nie oszukujmy się, bo Lilka już ma po prostu no, dużo poziomu nabite, tak? Dzięki targom koni, dzięki tęczom, dzięki innym okazjom typu święta i tak dalej. Tego może nie widać tak dużo, ale uwierzcie mi, trochę tego jest. I na pewno Lilka troszeczkę jest dalej, niż by się można było spodziewać. Więc pamiętajcie o tym, że o, bo tak utknęłam Lilką w błocie. Zgadza się, to się zgadza, tutaj nie mam absolutnie żadnego tego. Ale z drugiej strony Lilka robiła wszystkie, prawie wszystkie właśnie aktualizacje takie na moment, tak? Więc tutaj są kaltersi, słuchajcie, jaj! Ktoś tu jest? Kto tam? Dzień dobry! O. Siema! I mamy muzykę teraz. Mamy muzykę od kalterców na Lilce. Chociaż tu przyjeżdżałam na Lilce, to ona miała muzykę, ale spoko. Dobra, czekajcie. Hej! Uch! Litch! Ha! Hej! Aha! Katch! Eng! Klingon! Jurweski! Ech! Dobra. Możemy czytać dialogi. Kropki, kropki. Hej, wanny! Co to jest? Przychodzimy w pokoju. Mówisz po jorwicku? Prawda, prawdaż to? Żaden ze mnie lingwista, ale mogę powiedzieć, że dobrze znam ten język. Mam nadzieję na imię Nonak, a to jest Sedna. Kimże ty jesteś? No dobra, słuchajcie, dobra, mamy kaltersów, mi się pysie. Proszę bardzo, mam mam reputację. Okej, okej. To co, to będziemy ścisnąć po to, żeby właśnie... Balon! Jan! Fajnie, Lilka ma już balon tutaj, świetnie! Wow, superowo, słuchajcie, superowo. Dobra, słuchajcie, dobra, to ciśniemy ich dalej, tylko ja oczywiście muszę nosek oczyścić. Czemu tu? Mam teraz ptaki. Halo, ptaki tutaj? Jezuso? Halo, Jezuso. Mamy fiordełki, ale fiordełki jeszcze nie możemy fiordełków kupić. Po pierwsze nie mam kasy, a po drugie nie mamy reputacji, ale będziemy ich cisnąć, ale super, ale super. Dobra. Ja oczyszczam nosek i zaraz jestem i pokiemy questy, to będziemy dalej cisnąć, tak jak mówiłam wcześniej. Tutaj stała Asia, niestety już tutaj poszła. Asia, nasza moderatorka. Okej. Okay. Pozdrowienia Tobie również, Lilian i Brilliant Princess. Lilian, moja przyjaciel, posiadanie Ty piękne imiona. My być bardzo pokojowe i życzyć nie nikomu krzywdy. I Twojemu towarzystwo, my być w ogromnym pokoju. Ty deklarować siebie, że Ty być przyjaciel, nie wróg. Absolutnie nie, jestem przyjacielem i właśnie dlatego Cię lubię, bo jestem przyjacielscy. Ach, cudownie, nie mieć intencji powodowania żadnych perturbacji i być zachwyceni, uczyć się tego od Ciebie. Czyli problemów. My to Ci, którzy są kaltersi, zbieracze i myśliwi. Nie należymy do zewnętrznej ekspedycji. Czasem wyruszać na granicę, aby zdobyć różne rzeczy za granicą, dobra? Rzeczy od miłych ludzi. Od czasu do czasu znajdować się my w bardzo pilnej potrzebie i konieczność zabrania i musimy kontaktować się z zewnętrznymi kontaktami poza naszym światem. Chcemy strach pomyśleć, ok, że mieliśmy w naszych poszukiwaniach przeszkadzać przyjacielom. Ok, i teraz mamy tutaj pięknie, ładnie codzienne i tu są właśnie zdobądź zaufanie ich. Lodowy kamień, lodowe osty i lodowe i zbieranie kolekcji. Możemy to sobie kliknąć.
Rzucone po dolinie są rzeczy, które są przedmiotem zainteresowania naszego narodu. Oprócz kamieni lodowych i lodowych ostów są inne rzeczy, które można zbierać dla nas. Nie przykład lodowe jagody, lodowe kasztany i śnieżne wiewiórki i inne rzeczy, które chcielibyśmy otrzymać. Daj set na to, co możesz znaleźć i nasz szacunek dla ciebie zwiększyć się. To nie jest tak łatwo znaleźć te rzeczy, które zbieramy, ale czasami uda się je tobie znaleźć. Kiedy ty być na zewnątrz, ale to być też niebezpieczne. Ok, mamy tutaj to. No i sobie weźmiemy teraz te lodowe osty i tak dalej, dalej. Znajdować się w potrzebie lodowych kamieni. Jeśli zebrać dla nas odpowiednia ilość, my nagrodzić cię naszym zaufaniem. Ok, chcemy to zrobić. Lecimy tutaj. Mamy obowiązek wobec naszych ludzi do zbierania lodowych ostów. Zebrać kilkanaście ostów lodowych dla nas, przyjacielu. No dobra, to ja sobie teraz to pobierać, bo wiadomo, że tutaj trochę to zajmie. No i wyjątkowo zrobię to w dzień, bo jestem ciekawa, co jest dalej. Co jest dalej? Jestem bardzo, bardzo ciekawa i bardzo, bardzo rada tego, żeby to już zrobić. Więc będziemy robić. Tu mamy jeszcze wykrzykniczek jakiś. Dobrze widzę? Skąd ten wykrzyknik? Halo? Czekajcie, 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 bo coś tu mi nie pasuje. Mamy sobie 2,12, ale skąd tam jest wykrzyknik? Tam na górze gdzieś? O co chodzi? Nie pamiętam tego zupełnie. Czekajcie, czekajcie, to muszę ogarnąć, ogarnąć, koniecznie ogarnąć, bo ten. Bo, wiadomo, bo. O, powoli, 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 konik. Czy to od sedny tam ten wykrzyknik? Czekajcie, może od sedny. Nie. Chwilę, moment. Ten wykrzyknik jest gdzieś tutaj, ale gdzie? Chyba, że to będzie. Chyba, że to jest wykrzyknik, który jest po prostu, wiecie. No zaś, ale zaraz czekajcie, sobie to powiększę. Tak, to jest wykrzyknik na zaś. Powinni zrobić tutaj serduszko, a nie wykrzyknik. No ale dobra. Dlaczego to jest wykrzyknik? Bo to powinien być serduszko. Coś tu się nie zgadza, no ale dobra. Czekajcie, bo tutaj są teraz. Chwila, coś tu mi bardzo nie pasuje. Ona ma wymiankę. On nie ma nic innego poza tym. A według mapy. Powinien być, słuchajcie, powinno być serduszko, a jest wykrzyknik, no dobra. Może chodzi o to, że ta repka, która jest teraz do zrobienia, ona jest nie jakby na jutro, czy tam, nie wiem, za kilka dni, tylko po prostu jest zrobiona nawet dzisiaj, tak? Więc może dlatego pokazuje mi wykrzyknik. Nie wiem, o co chodzi. Serio, ona pokazuje wykrzyknik, no, jak nic, no. Mało tego, pokazuje tutaj wykrzyknik gdzieś. Hello, nie ogarniam. Nie ogarniam. Nie no, pokazuje serduszko, czyli tu coś by było jeszcze? Dobra, ja odejdę do osty i potem to rozwiążemy, dobra? Bo nie ma sensu, żeby Wam zajmować czasu. A i Okay, tak jak znalazłam znalazłam oczywiście te wszystkie lodowe kamyki oraz drugie oraz lodowe osty. I słuchajcie, przy okazji znalazłam jeszcze oczywiście płaczek. Więc te kłaczki będę zbierać wieczorkiem. I już ciśniemy do niego. Przyjaciel, dzięki. Proszę bardzo. I tutaj. Dziękować, przyjaciel. Proszę bardzo. Dobra. My nie mamy tu, prawda, niczego ciekawego. Mamy jeden kłaczek, z tego co wiem, z tego co widzę. To jest. Nie, to jest. Czekajcie, czekajcie. A, nie widzę. Czekajcie, momencik. O, tutaj. To jest kasztan lodowy, a to jest kłaczek. I tutaj zaczynamy już też przygodę z archeologią troszeczkę. Więc wymień biały kłaczek. Za jeden, proszę bardzo, wymieniamy. Wymieniamy za jeden i jeszcze mamy kasztan, tak? Kasztan lodowy. Proszę bardzo, wymieniamy. Superowo. Ok,
No ja sobie teraz poszukam tego wszystkiego i oczywiście do Was jeszcze wrócę, bo pewnie te odcinki będą mocno pocięte. No ale takie życie w dut. Okej, mili Państwo, ta chwilka troszeczkę się przedłuży, ponieważ jak widzicie mam nowy poziom, a nagrałam dla Was no troszeczkę odcinków na zaś. I po prostu ta chwilka troszeczkę się przedłużyć, ponieważ muszę Wam po prostu, jestem zmuszona Wam te odcinki podzielić na takie w miarę sensowne czasy, w sensie po 20 minut powiedzmy mniej więcej. Także co? Do zobaczenia na końskim szlaku Start Table. Pa, pa!